co tak brzmi. Niebo huczy, ziemia drży, czy wichura groźna dnie, czy to burza idzie, nie! To idzie młodość, 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 śpiewa bez góry piosenko jak ja. I spadnie jak burza, jak maju, ulewa, bo której obraca się świat. Dla budowy te dłonie, dla budowy mowa być. Potrafimy jutro bronić tego, co tworzymy dziś. To idzie młodość, 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 śpiewa bez góry piosenko jak ja. Od Warszawy leci śpiew, leci wśród przydrożnych drzew i powtarza wioski też, miasto wsi i miasto wieś. To idzie młodość, młodość, młodość i śpiewa bez góry piosenko jak ja. Spadnie jak burza, jak maju, ulewa, po której obraca się świat. Kolego, już poszedł. Chociaż bitwa jest wygrana, ale walka jeszcze trwa. Jest na ziemi słusznym biegu, jak musi lec. Nasza ojczyzna tak piękną i żyzną, dźwiga wyś roboczy trud. Nad płutami i łanami, które bujny niosą dom, niebo kwitnie skarłatami, wierzchni zmykać ludu grom. To jest pieśń o wolnym wietrze, swobodnym wietrze. Śpiewa nam o jutrze lepszym. Chociaż bitwa jest wygrana, walka jest wygrana. Radek Stola. Stefan Budny. A co ty tak? Bez biletu? Jakbym wiedział, dokąd jadę, to bym kupił bilet. Skąd jesteś? Z Warszawy, a ty? Jedzie do Wrocławia? No. No, to znaczy jak? Słyszałeś o biegu pokoju? No coś, radio. Bieg jest na cześć nowej konstytucji i apelu pokoju. Weź bieg za fraję? Są nagrody. Tam. No jakie? Motocykl. Bujasz. Celia. Bierut będzie wręczał. Pisali w gazetę. Motocykl. Dobrze byłoby mieć moto. Wsiąść, ruszyć przed siebie. Trochę tu, trochę tam. Łyknąć świeżego powietrza. Dość się wysiedziałem w jednym miejscu. Siedziałeś? Co ty? Za kogo mnie masz? Myślałeś, że akiblowałem. Przepraszam. Nie szkodzi. Masz 50 groszy? Mam. Jak orzeł, to wysiadam i biegnę z tobą. Jak reszka, jadę dalej. Sam widzisz, nie mam innego wyjścia. Dobrze! Bardzo dobrze! Adamiec, pozwólcie. Tak? To są hasła na Niech żyje, a to są hasła na Precz. Nie pomylcie się, przećwiczcie to z ludźmi. Czy redaktor Fasten był dzisiaj? Rano był. Tak. Jak go zobaczycie, powiecie, żeby skontaktował się ze mną. Poza tym wszystko w porządku? W porządku. Dobra. Kolego, czy szturmówki już przywieźli? Tak, przywieźli. A gołębie? Z LPŻ-u obiecali załatwić. Sprawdź. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Co nowego, towarzyszu Krawczuk? Grupa z Białostockiego przyjechała w niepełnym składzie. Co znaczy w niepełnym składzie? Trzech zamiast pięciu. U dwóch wykryli coś w życiorysie. Lepiej teraz, nie później. Jeszcze jedno. Towarzysz przewodniczący ma zastrzeżenia do tego przemówienia. Co powiedział? Raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu. Za mało o samym biegu. O walorach wychowawczych sportu, rywalizacji sportowej. A co wy o tym myślicie? Wróg klasowy demaskuje się sam. A konkretnie? Sformułowania towarzysza przewodniczącego pachną PPS-owskim idealizmem. Pozwólcie to przemówienie. Amatorzy.
No, większość z tych chłopców nigdy nie biegała 15 kilometrów. Tak, tak. Nie, nie, wyrażam tylko swoją opinię. Nikt mnie wcześniej nie informował. Dobrze, dobrze, przekażę. Mam nadzieję, że wszystko przebiega pomyślnie. Bez zakłóceń, co? Proponowałem skrócenie dystansu. Wytrzymają. To najlepsi z najlepszych, odważni, zawzięci. Zobaczę, towarzysz przewodniczący. Uprawialiście kiedyś sport? Nie stać mi było na taki luksus. Właśnie otrzymałem wiadomość, że jednak towarzysz Bieruk przyjedzie. To wspaniała informacja. Podnosi rangę naszej imprezy i zobowiązuje. Staram się jak mogę, ale nie mogę wszystkiego. A co takiego na przykład? Wasze przemówienie, towarzyszu. Naprawdę takie powinno być. W całym tekście nie ma ani słowa o sporcie, ideach walki sportowej. Przecież właśnie to powinniśmy wpajać młodym ludziom, prawda? Potwierdzenie obecności towarzysza Bieruta na mecie biegu upoważnia nas do szczególnej uwagi i odpowiedzialności za każdy krok i każde słowo. To jest przecież przemówienie inauguracyjne. Będzie wydrukowane w trybunie oraz w naczelnych organach prasy naszego obozu. Macie na wszystko odpowiedź. Jesteście trudnym człowiekiem. Ale też mam trudne zadanie i staram się z niego wywiązać, towarzyszu przewodniczący. Dziękuję. Idę, mam jeszcze kilka spraw u siebie. Dzień dobry, to ja. Nie rozumiem. No, jestem uczestnikiem biegu. Nazwisko? Stolar Radosław. Przepraszam, jak? Stolar. Przyjechałem z Zabrza. Jesteście w organizacji? Ma się rozumieć. Kogo reprezentujecie? Siebie. Co, żarty ze mnie robicie, tak? Jakie żarty? Serio? Inni mogą biegać, a ja nie. Co, jak gorszy jestem? To nie jest zwyczajny bieg. W tym biegu biorą udział tylko przodownicy i aktywiści, rozumiecie? Najlepsi z najlepszych. Skąd wiecie, że ja nie jestem najlepszy? Tam w sali znajdziecie towarzysza Września. No ja. Który masz pokój? Sześć. Nie wiesz, blondynko, są fałszywe. Słyszałem, że tylko rudy. Ja też tak myślałem. Zajmij mi łóżko. Koło siebie. Mówiłem wam już. Mównica może stać w tym miejscu. Dajcie na stół czerwony materiał. I więcej paplotek z tyłu. Musi być gęściej. Przepraszam bardzo, towarzyszu. Ja tylko na chwilę. Ja nie sprawię. Dwa słowa, na osobności. Tak, słucham. Może nie powinienem się wtrącać, ale na mównicy potrzebny jest zawsze stosowny emblemat. A w tle mógłby być fragment jego myśli. Jak się nazywacie? Radosław Stola. Macie coś jeszcze? Zaginęły zgłoszenia, między innymi moje. Niedopatrzenie albo celowa robota. Sprawdźmy to. Koleżanko, dajcie wniosek i kartę papieru. Wypełnijcie zgłoszenie i napiszcie tu swój życiorys. Od ręki, dobra? Tak, to znaczy zamiast wojska. No to nic nie szkodzi. Bardzo dobrze, krajowi potrzebny jest teraz węgiel. Więc mówicie, że wasze dokumenty zginęły. No, wygląda na to, że... Postaram się je znaleźć. Na razie weźcie wasze zgłoszenie i zanieście do rejestracji. Dadzą wam miejsce w internacie. Uczcie się bolszewizmu i prowadźcie naprzód wahających się. Co o tym myślicie? Józef Wisarionowicz. Weźmiecie udział w tym biegu, nawet jeśli wasze zgłoszenie się nie znajdzie. Myślę, że można wam zaufać. Podpiszcie to.
Dałeś mi miejsce? Nie, No co, nie wierzyłeś, że sobie załatwię? Nie. Ja wszystko sobie załatwię. Które wolne? To. Powiedziałem, że pracuję na kopalni, biegam i wszystko. Kazali mi wypełnić zgłoszenie. Kto to? Nie wiem, już to było, jak przyszedłem. A inni gdzie? Jeden jeszcze jest, ze Szczecina. Ten. Idę się wypłukać. Idziesz ze mną? Potem wypocznę jeszcze. Trzeba się odświeżyć. A poza tym może nawinie się jedna sprawa. Nigdy nic nie wiadomo. A z rejestracji? Fajna, nie? Cześć. Teraz przyjechałeś? Teraz. Skąd jesteś? Ze Śląska. Kazik Sosna, ze Szczecina. Radek Sowa. Igo. Śpi. Siak jeden z PGL-u. Po cholerę takich przysyłają. Chodzi na to, że to ty zachapiesz tę jawę. Może. Trenowałem. Mam dużo sił. To sprawa talentu, a nie siły, kolego. Musi tak grać? Mogę mieć komunikaty. Już były. Cześć pracy, koledzy. Cześć. Mamy tu mieszkać. Które łóżko wolne? Te dwa. Może byśmy polosowali te łóżka. Byłoby sprawiedliwie i poza tym powstał. Myśmy już losowali. Skąd jesteście? Ze Stalowej Woli. A to jest Romek Martyniuk. Słyszeliście o nich? Nie. O Romku Martyniuku nie słyszeli? No co przestań? On pierwszy zastosował u nas nóż kolesowa. W gazecie pisali, w kronice był. Nie warto pisać. Tak, ja pamiętam. No widzicie? A ja jestem przewodniczącym organizacji w naszych zakładach. Józek Duch. Będziecie parami biegać. Jaki dowcipny. Ramuś, chodź, rozłożymy. Ty, spóźniłeś się na śniadanie, zaraz startujemy. W kalesonach będziesz biegł? Nie. Mam nowy kostium. Wszystko nowiutkie. Spodenki. Buty też. Ale mnie zrobiliście! Koleżeństwo. Ty, a dlaczego akurat ciebie wybrali? W nagrodę. Wygrałem współzawodnictwo. Powiedzieli, dobry jesteś w robocie, to i w biegach sobie dasz radę. Chryste, panie. Jakbym zaspał. I nie pobiegł. Jakiś magazyn. Myślałem, że będą cię puchy. A na co ty, dziewczyny przecież nie biegną. Trochę się ich tu kręci. Też od czasu do czasu się myją, nie? A dla dziewczyn to mają pewnie gdzie indziej. Ech, kobity! Jak tam idzie z tymi sprawami, co? Z jakimi? No. Dobrze. Masz dziewuchę? A przedtem ile ich miałeś? Nie pamiętam. 4 albo 5. No ty, decyduj się, 4 czy 5. To przecież nie tak dużo, można spamiętać. 4. A dlaczego powiedziałeś 5? A tak mi się powiedziało. No pomyliłem się, no. Kręcisz, takie rzeczy się pamięta. Ja tam pamiętam wszystkie, jakie miałem. Jak, gdzie, co? No dobrą masz pamięć. A, też byś spamiętał, jakbyś miał choć jedną. No a nie jest tak. No gadajże. No powiedziałem ci prawdę. Zresztą to nie jest twoja sprawa. Boisz się. Albo nie wiesz, jak to się robi. Mówiłem ci, to nie jest twoja sprawa.
Mógłbym ci dużo o tym powiedzieć. Byłeś w wojsku? Nie. No. Ja jestem zwolniony. Zwolniony? Z wojska? Pan człowiek co? A gdzie okulary? Nie noszę, nie lubię. Rodzina ci to wojsko załatwiła. Jakbyś musiał, to byś nosił. Jasne. No serio, ja bym człowiek co? Dlaczego mnie wierzysz? Nikomu nie wierzę. I raz! Transportu nie było do was. Proszę przejść. Tak. Dobrze, dobrze. Powoli, powoli. I raz! I raz! Tak. Stefan, wiesz co by się działo, jakbym zajechał przed nasz familok? Wszyscy by mi zazdrościli. Mój stary też by chyba zmienił o mnie zdanie. Ty, ona tam jest. Ta twoja rejestratorka, ta blondynka. Która? Nie dotykać. Nie dotykać. A. Nie poznaje mnie pani? Rejestrowałem się u pani. Wy do mnie? Chciałbym się z panią umówić. Skąd byście się tu wzięli z tym swoim pani? Panie i panowie, to w Londynie. Wiecie, macie rację. Te burżuazyjne przyzwyczajenia czepiają się człowieka jak rzep psiego ogona. Spotkamy się. No przecież spotkaliśmy się, to wystarczy. Więc tak jak już mówiłam, sprawdzimy listę uczestników biegu, a potem pójdziemy na projekt. Ale spotkajmy się gdzieś indziej, na przykład w restauracji. Przewodniczący mówił, że można wychodzić. No to idźcie sobie, to wasza sprawa. Ale chciałbym, żeby to była nasza wspólna sprawa. Posłuchajcie, nawet nie wiem, jak wy się nazywacie. Stolar, Radek Stolar, wie? To nie proszę. Gdyby to ode mnie zależało, nie znaleźlibyście się wśród uczestników tego biegu. Nie jesteście tego warci. A na przyszłość, jak zaczepiacie kobietę, to zapytajcie najpierw, czy nie jest mężatką. Bo ja jestem. Sławka? Sławka? No co ty się chowasz? Nikt cię nie widział? Nikt. Co to masz? List musi być napisany na maszynie. Ile masz czasu? Muszę zdążyć przed końcem filmu. Chodź. Znalazłam miejsce, tu będzie widać. Wiesz, nawet nie sprawdzali dokumentów. To dobrze, nie podejrzewają cię. Nie, dyktuj. Szanowny panie prezydencie. Chyba towarzyszu prezydencie. To pisał adwokat i on wie, jak będzie najlepiej. Szanowny panie prezydencie, jesteś dla nas ojcem narodu, a my czujemy się twoimi dziećmi i dlatego zwracamy się do ciebie z prośbą o ratunek i sprawiedliwość. Czekaj, jesteś dla nas... ojcem narodu, a my czujemy się twoimi dziećmi i dlatego zwracamy się do ciebie z prośbą o ratunek i sprawiedliwość. Wierzymy w twoją dobroć. Gdzie byłeś? Poszedłem rozejrzeć się. Nie kręć. Czuchnij od ciebie na odległość. Jak Boga kocham, poszedłem rozejrzeć. Zaraz ci mówiłem, odzwyczaj się od tych klerykalnych powiedzonych. Faktycznie, w powrotnej drodze wstąpiłem na chwilkę, ty wiesz? Że mnie to jakoś trzyma, rozjaśnia mi w głowie. Tak, żebyś się tylko nie umknął, jak kiedyś. Co ty? Jurek, przecież wiesz, że... Wiem. Dla ciebie lepiej, żebym nie wiedział. Teraz słuchaj. Po jutrzejszym etapie będzie mniej więcej wiadomo, kto jakie ma szanse. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, natychmiast napiszesz reportaż, w którym przedstawisz jego postać i duże zdjęcie. Niech ludzie poznają go jak najwcześniej. A jeśli się nie sprawdzi? Twoja głowa w tym, żeby dobrze napisać, o resztę się nie martw. Od kiedy wiadomo, że towarzysz Bierut na pewno przyjedzie, bieg nabrał wagi. Pamiętaj, to ważne. Dla ciebie. Jeśli mnie się uda, tobie też. Jeśli ja będę miał kłopoty, ty jeszcze większe. Wiesz skąd i po co jest Krawczuk?
Weź na wstrzymanie. Takie zobowiązanie podjęła załoga. Szukałem cię. Gdzie byłeś? Ja byłem na spacerze. Ładna. Kto? No nie udawaj. Nie wiem, o czym mówisz. Zresztą to nie moja sprawa. Po co to robisz? Jeszcze nie wiem. Najpierw trzeba go rozpracować. Ty, popatrz. Ten cwaniak ma zagraniczną wódkę. McKinley? As blended by the McKinley family for five generation. Co to znaczy? Że jest tak samo destylowana w tej rodzinie McKinley przez 5 pokoleń. Pewnie przemyt ze statku. Ma to ma! Nie nasza sprawa. Święty! W seminarium duchownym studiujesz, dlatego cię z wojska zwolnili. No może dlatego. Buty też ma zagraniczne. Zostaw to. Podeszła jak na... Nie grzebie się w cudzych rzeczach. Jakie cudze? W socjalizmie wszystko wspólne. O nie. Własność osobista jest zagwarantowana. Co ty tam robisz? Pomyliłeś walizki? Potknąłem się. Spadła walizka. Jeszcze raz się zobaczę przy moich rzeczach, to ci przywalę. No to się śmiejesz! Nie wiedziałam, że jesteś taki zagraniczny. Co tam przed wojną? Przed wojną to nic nie było. A teraz będzie stali tyle, ile trzeba będzie. Towarzysz Bieruch powiedział, że stal jest największą bronią w walce klasowej. I dlatego stal jest najważniejszy. Jaka stal? Ty nie widziałeś filmu? Nie. A co, warto? Och, bracie! Ta huta to jest większa niż ja sobie myślałem. Tam wszystko jest większe. U nas kolega Nieradek pobił rekord ze swoją brygadą, no nie Romuś? No. Ale gdzie mu tam, bracie, do Orzeńskiego? 34 tysiące. 724 cegieł w 8 godzin. To ty wiesz, co to jest? To jest, bracie, coś takiego, jedziemy tam, Romuś. Pewnie, że pojedziemy. Wystarczy tylko napisać, a oni cię odpisują. Przyjeżdżajcie, roboty jest dużo. Byłem parę dni temu w Nowej Hucie. Byłeś w Nowej Hucie? Byłem. No i co? Gówno. Błoto po kolana, baraki. Zanim się stanie do roboty, to najpierw musi być wykop, później beton, a na końcu zbrojenie. Taka jest logika każdej wielkiej budowy. Ja tam poczekam, aż wybudują drogi. Nie lubię babrać się w błocie. Mówisz jak wróg klasowy. Kolego, uważaj. Chłopaki, ja żartowałem. Socjalizm, przysięgamy, że naszą siłę i odwagę zdobytą w sporcie wykorzystamy do przedterminowego wykonania planu 6-letniego. Przysięgamy! Robotnicy!
Chłopi! Socjalizm! Drodzy słuchacze, za chwilę rozpocznie się nasz wielki bieg, bieg pokoju. Słońce, piękna pogoda, sztandary łopocące na wietrze, pieśni chwytające za serce. Polska, rok 1952. Polska budująca socjalizm potrzebuje do realizacji wielkiego planu sześcioletniego zdrowych, silnych, odważnych ludzi. I tacy są właśnie uczestnicy dzisiejszego wielkiego naszego biegu, biegu pokoju. Podchodzę do jednego z nich. Skąd jesteście? Janek Druciarek z Chotyłowa, powiat Biała Podlaska, województwo lubelskie. Oczywiście rolnik. Rolnik. Czym wyróżniliście się w pracy? Najpierw wynalazłem nowy sposób składowania obornika w pryzny, a potem razem z kolegami walczyliśmy z pryszczycą i stonką. Oczywiście zrzucano przez imperialistów amerykańskich. Tak mówią. Chcę powiedzieć coś kolegom z mojej wsi. Obiecuję, chłopaki, że was nie zawiodę. Kurczę, dobiegnę, żeby nie wiadomo co. To są właśnie nasi młodzi ludzie. No, może ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć swoim kolegom z pracy? Jestem górnikiem. A, górnik. Radosław Stolar ze Śląska. A, górnik to bardzo piękny i trudny zawód. Tak. Piękny i niebezpieczny. Górnicy umierają jak muchy. Stop. Do wycięcia. Proszę przygotować się do startu. Uwaga. Do biegu. Gotowi. Przebiegli 10 kilometr, są, widzę już pilota, a za nimi cała duża grupa, są, widzę pierwsze koszulki, wielka grupa, biegną razem, równo, nikt nie rezygnuje. 37, Sosna Kazimierz. Kazimierz Sosna na prowadzeniu numer 37 prowadzi lekkim krokiem, przed nim w tej chwili numer 56, to młody rolnik z Siemiatycz, to synowie chłopów.
i robotników biegną razem, aby zademonstrować wolę pokoju. Mieszkańcy wsi wyszli z domu, przerwali pracę polowe i towarzyszą im, dopingują w walce. Przecież oni doskonale rozumieją znaczenie biegu pokoju. Nasz kraj potrzebuje pokoju, jak powietrza, jak wody. Dzieci małe wyszły z domu, wymachują chorągiewkami. Czeka na to czekające jedzenie, ale oni się śpieszą. Nawet nie potrzebują... Nie bij, słyszysz? Dalej, dalej. Nie bij, zaszkodzi ci. Są do niej przyzwyczajeni. 300, 400 metrów normy. Oto ich możliwości. Są to przodownicy, aktywiści, którzy bili i będą bić rekordy. Wśród nich rosną nowi pstrowscy, bugdołowie krajewscy. Pokrzepili się i poszli dalej. Biegają następni, są zmęczeni, ale uradowani. To jest już kilkaset metrów za czołówką, oni w tego biegu nie wygrają. Ale nie to jest ważne. Ważne jest uczestnictwo. Ważna jest wola walki, wola zwycięstwa. Ci chłopcy tego biegu nie wygrają. Chociaż wszystko się jeszcze może zdarzyć. Oni walczą do końca, bo oni uczestniczą w wielkim wydarzeniu, jakim jest właśnie bieg pokoju. Jest pięknie. Dajcie nosze! Prędzej, prędzej! Nie! Nie! Etapu. 15 kilometrów ci chłopcy pokonali, jak z bicza strzelił. Tak, widzę numer 37, biegnie uradowany. Uradowany ogląda się, ale on na pewno wygra już ten etap. To już dosłownie 10, 5, może 4 metry do mety. Tak, to Kazimierz Sosna, to Kazimierz Sosna wygrał pierwszy etap. Przodownik z brygady SP. Gratuluję nowy, wspaniały przemysł. Które płyną w świat pod polską wiotką banderą, dając świadectwo zdolnych rąk i umysłów polskich robotników. Następnie chłopcy walczą do końca. Ambicja nie pozwala im rezygnować. Ważny jest każdy metr, jak ważna jest każda cegła, każdy kilogram węgla, stali i cement. Bardzo. Dziewczęta w zielonych bluzach ZMP opiekują się nimi, a nasz Kazimierz Sosna odbiera gratulacje. Stefku, nic ci nie jest. Chcesz pić? No wstań, nie możesz tak siedzieć. Wszystko mnie boli. Mówiłeś, że dasz radę. Ja przeliczyłem się. Nie biegałem nigdy tak długiego dystansu. Stefku, to nasza jedyna szansa. Nie dotrę do Bieruta. Nie będę pierwszy. Przeliczyłem się. No mama, dzwoniłam do mamy. Powiedziałeś, że biegnę? Przecież wiesz, że nie mogę tego zrobić. Jak ona się czuje? No,
Panna jest załamana. Ludzie nic nie chcą pomóc, boją się. Unikają jej. Tchórze! Stefku, tylko ty możesz coś zrobić. A ja nie dam rady. Musisz. Musisz dać rady. Idź już. Idź, patrzą na nas, zwracamy uwagę. Umieścili w tym samym pokoju? A skąd ja mogłem wiedzieć, w którym pokoju mieszkasz? Trzeba się było zapytać. Ja im powiedziałem, że trzymali łóżko dla ciebie. Widziałeś ją? Kogo? No ją, twoją dziewczynę. Gdzie? Stoi przy trybunie. Uśmiecha się. Nie znam jej. Uroczysta chwila odczytania apelu pokoju. Apel pokoju odczytany do narodów świata poruszy serca... To ja idę. Nie chcesz mówić, to nie. Zostanie odczytana treść apelu, który zostanie przekazany Światowej Radzie Pokoju. Apel odczyta sam Kazimierz Sosna. Będzie go czytał w imieniu uczestników Wielkiego Biegu Pokoju. My, Młodzież Polska, uczestnicząc w biegu pokoju, gorąco prostujemy przeciwko nowym rodzajom broni produkowanym przez Pentagon i jego popleczników. Wzywamy młodzież całego świata do powiedzenia stanowczego nie! Damy to jeszcze raz. Trzeba mu napisać, co ma mówić i niech się uczy na pamięć. Szybkie nogi nie zawsze idą w parze z rozumem. Gratuluję wam. Czego? Zajęliście dobre miejsce. Jutro będzie jeszcze lepsze. Ależ z was zarozumialec. Dziewczyno, przestań do mnie mówić jak do pułku żołnierzy. Mam imię. Pamiętam. No jak? Radek. A ty? Janka. Co robimy? Wy odpoczywacie, a my mamy szkolenie kadry. Jakie szkolenie? Bardzo ciekawy temat. Wyższość kolektywistycznych form gospodarowania nad indywidualnymi i prywatnymi. Ostatnio dużo o tym czytałam. Jeżeli się tego nie rozumie, to właściwie trudno zrozumieć cele naszej rewolucji, prawda? No fakt. Może byśmy porozmawiali o tym później. Co? Wieczorem mam dyżur w sztabie. Jeżeli chcesz, to przyjdź. Dobra, przyjdę. A jeszcze jedno. Z tym mężem to nieprawda. Poszukałam cię. Poprawcie litery, czerwone płótno przewija. Mocniej poprawcie litery. Postarajcie się wyłapać te gołębie i powiedzcie mi, czy mogę je puścić z powrotem. Tak. Czy to spotkanie w PGR-ze przygotowane? Wszystko przygotowane. Na początek towarzysz Barczak wygłosi referat o nowej konstytucji. Czy jest coś dla mnie? Kto? Nie, zgodę przewodniczącego. Towarzysz Barczak, tak? Tak. Tylko, że nie taki jak ostatnim razem, za długi. Sprawdzę. Na ostatnim etapie za dużo odpadło. Postarajcie się, żeby chłopcy dostali lepsze jedzenie. Szynkę i kakao. Dobra. Czy masz już ten artykuł o tym, jak tam? Tak, o Sośnie.
O, sośny właśnie, sosna, sosna. Młody zębowiec, widziałeś go? Widziałem. Wytrzymały, silny. Wygra jak nic i ma prawdziwe robotnicze pochodzenie. Artykuł jest prawie gotowy, trzeba tylko jeszcze zdjęcie. Franco i Tito, karły reakcji. Celna satyra, dzięki. Towarzyszu Wrzesień! O, kolega Krawczuk, za bardzo inteligencki. Dobry tekst, ale wydaje mi się brak jasnego, robotniczego stosunku do zagadnienia. Towarzyszu Wrzesień. Moment, poprawcie to. Dobrze. Tak, towarzyszu. Towarzysz Fastyn cieszy się naszym pełnym zaufaniem. Mówcie. Nieszczęście. Jeden z uczestników biegu powiesił się w łazience. Jezus Maria, no co my teraz zrób? Popraw. Ale dlaczego przecież? Popraw tekst. Dlaczego nie ma lekarza? Nie było polecenia. Natychmiast lekarza! Towarzysze, zależy mi bardzo na tym, żeby sprawa ta nie nabrała rozgłosu. Wiąże się to z wielkością imprezy. Nie trzeba nic mówić. Towarzyszu doktorze, to jest wypadek. Jeden z zawodników na trasie osłabł. Towarzyszu doktorze, należy go stąd najszybciej usunąć. Nie jestem towarzyszem i proszę przestańcie wydawać tu polecenia. Proszę wszystkich o opuszczenie tego pomieszczenia. Organizacja jest jak matka. Wszystkie sny marzeń latające błędnie i bądźcie ze mną. Niebo ty mi zapal słońce i księżyc i gwiazdy pokonam, bo tam przed ludźmi choćby wbity napal zamknę cierpienia i bole pokonam, lecz tu łez moich duma nie zatrzyma. O, gdybym wiedział, że tak bez powrotu ziemię żegnałem przed chwilą odlotu, patrzałbym na świat innymi oczyma, dłużej, ciekawiej, a może ze łzami. Bo tam pomiędzy ogrodu kwiatami jest pewnie piękny kwiat, a ja go nie znam. Może dźwięk, jaki nowy struna daje, a ja mnie słyszę. Pięknie mówisz, wiesz. Szkoda, że nie zostałeś aktorem. To miałeś zajęcie dla mężczyzny. Aktor nie jest ani kapłanem, ani błaznem. Wiesz, że wuj Lon już nie występuje? To bądźcie, nigdy nie był. To nic. O, ty ziemia była, żeś dla mnie piastunką troskliwą. Niech się rojami podli ludzie plemią i niechaj pływają na matkę nieżywą. Nie będę z nimi. Wyrzucili go z teatru. Proszę bardzo, koledzy, proszę koleżanki zapraszać do tańca. Bawimy się, proszę!
Jak to jest z tą bazą i budową? Z bazą i z nadbudową. No tak, no. No co ty, ty zwariowałeś, to jest temat na 4 godziny. A mógłbyś krócej mi powiedzieć o stosunkach wyższości stosunków kolektywistycznych nad kapitalistycznymi? Ale to tak krótko. No. Patrz. No. To jest tak, według Marksa no. Ludzie w produkcji oddziaływują nie tylko na przyrodę, ale także i na siebie. Tak. Nie możesz po prostu produkować, nie wymieniając między sobą doświadczeń, nie wymieniając swojej działalności, prawda? Jeżeli wymieniają, znaczy współpracują między sobą. Proste, prawda? No tak. No, tak, tak. No, czyli im lepiej współpracują, tym lepiej produkują. No jasne, i dlatego właśnie kolektywistyczne stosunki produkcji, gdzie najważniejszym celem jest współpraca i dobro wspólne, muszą mieć wyższość nad kapitalistycznymi stosunkami produkcji, w których decyduje interes indywidualny. Całe zło jest we własności prywatnej. Rozumiesz? W interesie jednostki. Tam jest zło. Nie, czekaj, ale każdy lubi mieć swoje. Chciałbyś się dzielić ze mną swoją dziewczyną? No, to co innego, to jest demagogia. Co? Odwracanie kota ogonem. Słuchaj, ale powiedz mi krótko tylko o tym Marksie, dobrze? Patrz, to jest tak, po pierwsze są siły wytwórcze, po drugie baza i budowa. Po trzecie nadbudowa. Nadbudowa. Siły wytwórcze, baza, nadbudowa. Teraz, ze stosunku między tymi trzema czynnikami wynikają dwa najważniejsze zasady prawa socjologicznego. Pierwsze prawo. Stefan! Stefan, słuchaj. Mam sposób na kwadratowego. Jaki sposób? No, bardzo prosty. Sami mówiłeś, że ma specjalne buty z tym, no... Jak to się nazywa? Z wkładką ortopedyczną. No! A gdyby ich nie miał? Nie wiem, pewnie trudniej by mu się biegło. No, właśnie. Trzeba mu zabrać te tenisówki. Ty go wywołasz, a ja w tym czasie mu je zwinę. Coś ty. Bez tych butów daleko nie dobiegnie, a w innych będzie mu bardzo ciężko. Dobrze to wymyśliłem, co? To zwykłe skurwysyństwo. Ciu! To co z tego? A gdyby on ci zrobił coś takiego? Za głupi jest. Na mnie nie liczy. Ty. Chcesz wygrać ten bieg? Chcę, ale nie w taki sposób. Nie ma innego sposobu. Kwadratowy nas wszystkich załatwi. Nie pomogę ci. Cholerny mięczak! Chłopaki! Syn mi się urodził! Buja! Jak Boga kocham! Przed chwilą dzwoniłem do domu. Daj się trochę wódki. No jednego łyka. Skąd ci weźmiemy? Sosna ma. Ja? Widziałem wczoraj. Naprawdę masz? Angielską, mak, coś tam. No dobra, mam, no. Prezent dla wuja. Jak wygrasz ten bieg, to będziesz mógł wujowi kupić 10 tysięcy takich butelek. Jeszcze nie wygrałem. Ale masz największe szanse. Ty, skąd masz angielską wódkę? Masz rodzinę w Anglii. Nie, skąd? Przysięgam, żadnej rodziny, no. Pokaż przynajmniej, jak wygląda. Łyka tylko. Idź do innych pokoi może mają. Kiedy byłem, nikt nie ma. Do knajpy za późno. Daj popatrzeć z bliska. Graj. No nie zjem ci jej. Graj. Ty skąd masz taką wódkę? Mam. Co cię to obchodzi? Daj chłopakowi się napić, co mu żałujesz? Nie bądź skąpy. No dobra. Ale tylko łyka. To rozumiem. Kolega jesteś. Dziękuję, kumpel jesteś. Świetne. Destylowane od 5 pokoleń w tej samej rodzinie. Zdrowie syna. Ty, nalej wszystkim. Odkupię od ciebie. Jak Boga kocham, załatwię ci inną. Nie załatwisz.
Załatwię. No jak powiedział, że załatwi, to załatwi. Mam takiego we Wrocławiu, który dostaje paczki z Anglii. Nie mówię? Honoru. Że załatwisz u tego faceta. Dał słowo honoru. No jasne. Chłopaki. Gdzie jest jakiś szkło? A ty, napijesz się? Zadępowiec nie pije. Statut tego nie zabrania. Nie. Nie napijesz się ze mną? Cholera wie, kiedy znowu urodzi mi się syn. Jeden nie zaszkodzi. No dobra, no. Chłopaki, żebyście mieli takich synów jak ten mój. Skąd wiesz, jakiego masz syna? Przecież go nie widziałeś. No to co z tego? Na pewno jest w porządku. Próbowałeś? Nie, jeszcze nie. No na co czekasz? Pięknie. No, to za twoje zwycięstwo w całym biegu. Jeszcze dwa etapy, nic nie wiadomo. Wygrasz, wygrasz, czuję to. Chłopaki, jedno wam powiem. Może i nie wygram tego biegu. A nie wygram, bo ten nas załatwi. Ale i tak cieszę się, że brałem w tym udział. A wiecie dlaczego? Dlatego, że was poznałem. I ciebie, Sosna, też. Jak się zakończy bieg, to zapraszam was do najdroższej knajpy we Wrocławiu. Sosna nie pójdzie z nami. Dlaczego nie? Bo nie będzie chciał gadać z nami, jak wygra bieg. Nieprawda! Chłopak, ja taki nie jestem. Dobra, dobra, poznaliśmy cię. Gówno mnie poznaliście. Nie kłóćcie się. Sosna, spokój. Sosna jest w porządku. Tylko ty, Sosna, nie naciskaj, bo wyprujesz nas żyły. Jutro jest do wygrania maszyna do szycia. Jak chcesz, to ci ją odstąpię. Tylko mnie dogoń. Idę nabrać sił. Do jutra, chłopaki. Nie przestraszyłeś. Naprawdę? Myślałam, że już nie przyjdzie. Nie. Jak coś powiem, to zawsze dotrzymuję słowa. Co czytasz? Jak hartowała się stała. Czytałeś? Pewnie. To dobra książka. Tak, bardzo ciekawa. Wiesz co? Rozmawiałem dzisiaj z jednym chłopakiem i mówiłem mu o bazie i o wyższości stosunków kolektywistycznych nad kapitalistycznymi w produkcji. No mówię mu, że według Marksa ludzie w produkcji oddziaływują nie tylko na przyrodę, ale i na siebie. Mhm. Że wyższym gatunkiem własności jest własność kolektywistyczna. No tak, no. I właśnie dlatego Marx mówi o alienacji przedmiotu i podmiotu. No, tak mu chciałem właśnie powiedzieć. I wiesz to, co on mi na to odpowiedział? Zapytał się mnie, czy chciałbym się dzielić z nim jedną dziewczyną. Moją. Głupie, prawda? Nie, że głupie. Co tu ma dziewczyna za rzecz? No właśnie. Przecież trzeba wreszcie oddzielić stosunki międzyludzkie od ekonomii. Inaczej nigdy do niczego nie dojdziemy. No i właśnie tak mu powiedziałem.
Ale to nieuświadomiony człowiek, nie? Nie to, co ty. Ty wszystko ranujesz. Numer 7. Sosna! Sosna! Kto widział Sosnę? Spił się wczoraj i zaspał. Stop do wycięcia. Nie możemy czekać, znajdźcie kogoś innego. To może Romuś Martyniuk, cudownik ze Stalowej Woli. Romuś, chodź! No chodź! O. Niech to przeczyta. Na trybunę. Uczestników biegu do prezydenta. My, uczestnicy w biegu pokoju, składamy Tobie, najlepszemu naszemu przyjacielowi, serdeczne podziękowanie za pomoc i opiekę, jaką państwo ludowe i rząd pod Twoim kierownictwem otaczają masowy ruch młodzieżowy. Jedynie w warunkach, jakie stworzyliście nam, my młodzi robotnicy i chłopi, możemy rozwijać swoje zdolności i realizować marzenia ojców. Przesyłamy Ci, obywatelu, prezydencie, wyrazy głębokiej miłości, oddania i owocnej pracy dla szczęścia naszego narodu. Niech żyje prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Bolesław Pierwszy. To jest moją tenisówką? Odczę cię. O co ci chodzi? Dobrze wiesz, zabrałeś mi tenisówkę. Jaką tenisówkę? Przecież masz. To jest inna. Co zrobiłeś z moją? Przecież patrzy. No, o co ci chodzi? Ale to nie jest moja. Co zrobiłeś z moją tenisówką? Proszę cię. Podaj mi moją tenisówkę, przecież dałem ci wódki. Ty się chyba wczoraj upiłeś. Po cholerę bym ci ją zabierał, tenisówkę. Podaj mi moją tenisówkę, słyszysz? Oddaj mi moją tenisówkę! Ciele mnie, kurde. Przygotowacie do tańca. Do biegu! Gotowi? To 197. To ten górnik. Zwróć uwagę na niego. 197. Zabrze, Radosław Stolar. Kolego Wrzesień, dwa słowa. Możecie mi powiedzieć, co się stało wczoraj? Co? A co, co? Właśnie od was chciałbym usłyszeć. Podobno był jakiś wypadek. A, nie, to jeden z uczestników biegu zasłabł. Ale jest wszystko w porządku, oczywiście kontynuować biegu nie można. No, mnie doniesiono, że to była próba samobójstwa. A skąd towarzysz przewodniczący to wie? Mniejsza o to. Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Ale to są sprawy wchodzące w zakres moich kompetencji. Niezupełnie. Za całość odpowiadam ja. Towarzysz przewodniczący odpowiada niejako oficjalnie, a ja biorę odpowiedzialność za całość w praktyce. I sukces tego przedsięwzięcia będzie również waszym sukcesem, towarzyszu. Gdyby ten chłopak zmarł? Nie. Kresy wziąć transparenty i wszystko, co się da zabrać. Kilka dni, proszę! Znajdźcie mi tego szpicę. Szkoły pozdrawiają naszych chłopców i dodają im otuchy w tej trudnej, ale jakże pięknej walce. Zbliżamy się w tej chwili, drodzy słuchacze, do biegnącego równym, lekkim krokiem zawodnika. To numer 197. Tak, to jest właśnie... To jest Radosław Stolar.
Jedziemy tuż po młodym chłopcu. Wystawiam w tej chwili mikrofon. Jestem coraz bliżej. Stefanie, czuję się pan. Jestem coraz bliżej. Posłuchajcie do tego. Posłuchajcie, drodzy słuchacze, jak oddycha ten chłopak. Jak on oddycha, ten młody, ten wspaniały biegacz. Nie mogę, Romuś. Niech się do przodu. Nie mogę, Romuś. Lecz ja później przelecę. Romuś, wal! Wal do przodu! Ty sam jesteś ze Stalowej Woli! Romuś, tam wszyscy na nas czekają! Wal! Przenieś jeszcze panienko do Pałusz. Przenieś jeszcze panienko do Pałusz. To ten upał zmęczony, ale uśmiechnięty, pełen woli walki, biegnie lekko. Teraz się potknął, tak, ale to nic, to tylko potknięcie. Trochę zwolnił, to chwilowe zmęczenie. Sosna trochę zmęczony, ale rusza dalej, rusza. Jakaż to ambicja. Tak, tak, to przecież najlepsi z najlepszych. On pobiegnie dalej, on wie, że tylko... Dziewczęta i chłopców, transparenty i wzdłuż mostu. Ilu masz SP? Sześciu. Sześciu. A miało być 30. Bierz tych sześciu. SP? Wysiadać. Dawaj im łopaty. Do łopat. I umieść ich wszystkich tam, na wale. I na wał. Co mają robić? Cokolwiek. Aha. Znacie ostatnią wiadomość? Jaką? Zwycięzca wczorajszego etapu się wycofał. Sosna? Tak. Tak, spotkaliśmy go po drodze, leżał pod jakimś drzewem i płakał. Adamiec! Tak! Słuchaj, muszę wiedzieć, dlaczego Sosna się wycofał. A jednak nauczyłeś się oszukiwać, co? Wszyscy tam się zatrzymali, a ty pobiegłeś dalej. Ja nie oszukuję.
co? Tak, to prawda. Sosna się wycofał, ale to nie jego wina. Jak to nie jego wina? Przecież nikt mu nogi nie podstawił. No, nie wiem. Co nie wiem? Nie rób takich tajemnic. Tego Sosna to normalnie załatwili. Podobno miał tenisówki, specjalnie na platwusa, który z chłopaków jednym z winą musiał być spożyczonych, no i nie wytrzymał. Kto to zrobił? Ten cwaniak, co się wiecznie wysuwa. Jaki cwaniak? Jego nazwisko! Ten, co bierze nieformalnie udział w biegu. Aha. Jak mu idzie? Prowadzi prawie cały czas. Prowadzi? No dlaczego nieformalnie? Przecież zgubił papiery, to się każdemu zdarza. A pochopnie nie trzeba nikogo podejrzewać. Jeszcze jedno. Prawie połowa już upadła. Jak tak dalej pójdzie, to do Wrocławia będzie najwyżej kilkudziesięciu. Może nawet to nie. Muszą biec. Nie dopuszczę do kompromitacji. Muszą biec. Ale za długi dystans przy amatorze. Trzeba ich podwieźć. Niech biegną ostatnie 2 kilometry. Na mecie we Wrocławiu musi być przynajmniej setka! Nie mogę. Wyłaź! Nie wyjdę! Towarzyszu sędzio! Wyłaź! Żebyście mnie zdjęli nawet sekretarze naszej organizacji, to nie przelecę już ani kilometr! A gdzie wasz honor zatępowca? No, ale nas jest dwóch ze Stalowej Woli. Jeromusz, Jeromusz, polecą ratować honor, a ja nie mam sił. Siadajcie do samochodu. Chłopaki, chłopaki, zaczekajcie. Skarb, co, padłeś? Trzymaj się. Że chcesz mieszkać ze mną, bo wsadzą mi kogoś innego. Pójdę tam, gdzie mnie skierują. Słuchaj, nie chcę mieszkać z kimś, kogo nie znam. A ja nie chcę mieszkać z tobą. Ty o co ci chodzi? Po co to zrobiłeś? Na zgrywy, a poza tym dobry mógł wygrać. Masz podwójną moralność, burżuazyjną podwójną moralność. Ty, a myślisz, że on co? Nie zrobiłby tego, gdyby mógł? Za głupi jest. Do czego ty chcesz w życiu dojść? Ach, to do czego? Do forsy. Jak masz forsę, masz wszystko. Myślisz, że to jest najważniejsze? Pewnie. A co dla ciebie jest ważne? Dla mnie? No. Wiele rzeczy. Zwycięstwo sprawiedliwości społecznej. Wierność
idei socjalizmu. Znam, znam. Gadasz słowo w słowo to samo, co mój ojciec. Harował przez całe życie i co ma z tego? Gówno. Byle szmaciarz ma go za nic. Najpierw trzeba do czegoś dojść, być w życiu kimś, a później gadać o tej twojej sprawiedliwości społecznej, tej twojej moralności socjalistycznej. Błądzisz. Żal mi ciebie. Stola! Radek. Stolar! A, stolar, chodźcie, śmiało! Adamie, zamknijcie drzwi za sobą. O, gratuluję, świetnie biegliście. Zwłaszcza ten finisz na początku. Załatwiliście nam połowę uczestników i musieliśmy ich dowodzić. Szkoda, że nie zajęliście pierwszego miejsca. Zasłużyliście na to. Dajcie sobie jutro radę. Dlaczego by nie? Jak dobrze pójdzie, mogę wygrać. Chyba, że wam ktoś ukradnie tenisówki. Jakie tenisówki? Tenisówki! Nie słyszeliście? Wasz kolega się wycofał. Wielu się wycofało. No, nie tak wielu. Niektórzy mieli kryzys, ale w końcu dobiegli. A Sosna wycofał się. Ukradli mu tenisówki z tą... z wkładką ortopedyczną. Doniesiono mi, że to wy. Kto doniósł? Nie podpisał się. Słuchajcie. Zgodnie z moim sumieniem, Zetępowskim, chcę poinformować, że Radosław Stolar ukradł tenisówkę koledze Sośnie Kazimierzowi. Co o tym sądzicie? To szczerstwo. Trzeba zrobić dochodzenie. Ale po co robić skandal? Ludzie zaczną gadać, dojdzie do władz. Mogłoby to komuś przeszkodzić. Komu? Mówię ogólnie, o biegu. Uczestnicy biegu są awangardą naszej młodzieży. Powinni swoją postawą dawać przykład innym. I dlatego tak karygodnego postępowania nie będziemy tolerować. Chociaż macie rację. Nie trzeba wokół tej sprawy robić zbyt dużo hałasu. Liczę na to, że wy sami znajdziecie winowajcy i wymierzycie mu karę. Oczywiście. Tak myślę. A was chciałem uprzedzić, że niepodpisanym donosom nie wierzymy. Chociaż ciekawe, kto to zrobił. Jeśli wygracie bieg, czekają was wielkie zaszczyty. A może nawet coś więcej. Ale i wielka praca. Do zobaczenia na mecie. Józie, nie dam rady dalej biec. Jarzomuś. Prawdziwy Zetępowiec wyróżnia się siłą walki, wolą charakteru i wielkim hartem ducha. Co ty tam pieprzysz? Nie słowami, lecz czynem dowiedziemy im, że potrafimy zwyciężać nie tylko na budowie, nie tylko imperialistów i wrogów klasowych, ale i innych cwaniaków. Pokażemy im. To jest podstawowym obowiązkiem każdego Zetępowca. Józio, jak ty dajesz radę z biegiem? Romuś, ja się nie liczę. Ty musisz wygrać. Przepraszam, nie wiecie, gdzie jest koleżanka Janka? Nie wiem. Chyba wyjechała. Jak to? Wyjechała? No, miała powody. I wyjechała. Jakie powody? A to ty nas podglądałaś? A! Kolega Stolar. Proszę do mnie, proszę. A może chcecie coś powiedzieć? Śmiało, kolego. Nie mam ochoty. A może jednak? Wracając do towarzysza Stalina.
chcesz, żeby się wszystko wydało teraz właśnie? Stefan! Musisz zrezygnować. Wyjeżdżamy razem natychmiast. Posłuchaj, co się stało? Ja chcę znać całą prawdę. Powiedz, co się stało, co? Mama była u prokuratora i on potwierdził to, co mówił adwokat. To znaczy? Są podstawy, aby ojca skazać. To jest niemożliwe. Ojciec jest niewinny. Stefan, ojciec mógł się pomylić, no nieświadomie. Mógł zrobić jakiś błąd. Wystarczy, że nie wykazał dostatecznej czujności klasowej. Co ty mówisz, no co ty mówisz, no? Zawsze był uczciwym komunistą, znasz go. Gdyby ojciec był bez winy, Stefan, to partia nie dopuściłaby do tego procesu. Partia się nie myli. Ale ludzie mogą się mylić. Stefku, ojcu nic nie pomoże. Coś wiesz? Wezwali mnie, zabronili interweniować, pisać listy w przeciwnym razie. W przeciwnym razie co? Matka jest chora, potrzebuje opieki, ciebie. Nie, dotrę do Bieruta. Oni się boją, to dowód, że ojciec jest niewinny. Słuchaj, wracaj do mamy, uspokój ją. Powiedz, że wszystko będzie dobrze, ja tylko oddam list i nic więcej. Wysyłaliśmy już listy i to nic nie pomogło. Ale ten dojdzie do Bieruta. No chodź. I nie pokazuj się już. Jezus, ciebie cwania. Niby cicha woda, jak przyjdzie co do czego, to... Chcesz wygrać. Każdy chce wygrać. Każdy chce wygrać motor, a ty co? Ja też. Gówno, prawda. Straszny kombinator się znalazł. Mogłeś mi od razu powiedzieć, to bym ci znalazł jakiś sposób. Ty, o co ci chodzi? To była siostra? Ładna dziewczyna. Będzie jutro na mecie? Słuchaj, jak chcesz, to możesz mi dać ten list. To go wręczę Bierutowi, jak będę odbierał motor. Skąd wiesz? Wiem, no. No to ja. Daję ci szansę. Szwicer. Coś ty powiedział? Słyszałeś. Powtórz. Szwicer. Ja ci chciałem pomóc, a ty do mnie w ten sposób. Ty wiesz, co mogliby ci zrobić, jakby się dowiedzieli, że twój stary kibluje? Tylko nie kibluje! Dosyć? Kiepski frajer. Pasem. Oni się teraz kłócą. Spróbuj zagadać dziennikarzy. Nieważne, nie obchodzi się to. Zagadaj dziennikarzy, żeby się nie zorientowali, o co chodzi. Słyszysz? Ale co właśnie? Ja też nie wiem. Szybko!
oszukał mnie kolega dwa razy. Tamten chłopak powiesił się. Przypadek spowodował, że go odratowano. Niech nic nie mówi. Rozmawiałem z lekarzem. Jego też kazaliście zwolnić. Oczywiście też dla dobra sprawy. Wczoraj prawie połowa zawodników nie przebiegła ustalonej trasy. Pominę fakt, że byłem przeciwny takiemu dystansowi i to w trzech kolejnych dniach. Nie słuchano mnie. Zdecydowano gdzie indziej. A teraz wy dzisiaj część zawodników wsadzacie na samochody, podwozicie pod metę, aby potem biegli i kończyli jak inni. Nie mogę dopuścić, żeby na mecie we Wrocławiu w obecności prezydenta Bieruta stanęło zaledwie kilkunastu zawodników. A jak wy spojrzycie w oczy tym, którzy biegli cały dystans? Przecież oni wiedzą, albo będą wiedzieli, to się nie da ukryć. Wiedzą, nie wiedzą, plotki zawsze powstają. Ale my mamy wychowywać. Świadomi klasowo uczestnicy biegu zrozumieją pobudki, jakimi kierowaliśmy się. A są one, przyznacie, szlachetne. Szlachetne? Oszustwo, matactwo! Zauważyłem już wcześniej, że różnicie się z nami w poglądach, ale jesteście sami. Opuścili was wszyscy. Czy wy lubicie sport? Czy w ogóle rozumiecie, o co w sporcie chodzi? Czekają. Nie możemy opóźniać startu. Czy dzisiaj też macie przygotowane samochody, żeby wszyscy zameldowali się na mecie? Proszę was, towarzyszu przewodniczący, nie opóźniać startu. Wiecie, jakie to może mieć konsekwencje? Zrobiłem błąd. Należy być konsekwentnym. Właśnie. Dlatego rezygnuję. Towarzyszu przewodniczący. Nie musicie mi grozić. Wiem, co to dla mnie oznacza. Zresztą dla was to okazja, na którą czekaliście, prawda? Nie teraz! Start! Jesteśmy spóźnieni! Start! No! Bieg! Start! Bieg! Bieg! Transparenty ludzi z tamtych wałów i zbierajcie się. Musicie być na trasie. Gdyby zaczęli odpadać, wiecie, co macie robić. A przewodniczący? Przewodniczącego już nie ma. Został zdjęty. Zabierajcie stąd całą resztę i spieszmy się. Bastyn! Słuchaj, nie mogę być na trasie, jadę prosto na metę. Kontroluj, co się dzieje, jakby co daj znać. Nie mogę ufać Krawczukowi ani Adamcowi. A co się stało? Zajmij się dziennikarzami, zwróć ich uwagę na Stolara. On powinien wygrać ten bieg. Co się stało? Jedź! Brzesień trzyma za was kciuki! Dobrze się czujecie? Pamiętajcie, musicie wygrać! Pamiętajcie! Chciałbym złożyć samokrytykę. Otóż rzeczywiście nie dopilnowałem, a powinienem przewidzieć. Ale za drugim razem znajdziemy jakieś wyjście. A teraz jest już wszystko w porządku. Chłopiec żyje i nic mu nie grozi. A jeśli chodzi o tego lekarza, to w swoim sprawozdaniu uczyniłem na ten temat pewne sugestie. Czy
Czy, towarzyszu, otrzymaliście moje sprawozdanie? Tak samo sprawa wygląda z towarzyszem przewodniczącym. Zająłem w tej sprawie stanowisko pryncypialne. Nie możemy tolerować takiej drobnomieszczańskiej postawy. I teraz sprawa ostatnia. Zawodnika nazwiskiem Sosna. Jak? Kazimierz Sosna. Chciałbym samokrytycznie przyznać, że popełniłem błąd. Ale on wyglądał tak solidnie. A tymczasem był nieodpowiedzialny i, przepraszam za słowo, po prostu głupi. Ale wyciągając wnioski, znalazłem innego człowieka na jego miejsce, który na pewno nie zawiedzie. Może za wcześnie jeszcze o tym mówić, ale wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Przepraszam. No i co, miałeś przysłać wiadomości? No nie było kiedy. Nie było kiedy. Śmierdzisz wodą, nie było kiedy. No ale jednego tylko wypiłem. Jak stolar? Stolar. No stolar prowadzi. Zdecydowanie. To dobrze, bardzo dobrze. Chociaż on jeden mnie nie zawiódł. A jak reszta? No biegną. Tak jak mówiłem, stolar prowadzi, a drugi jest ten. Zaraz. Stefan Budny. Jak powiedziałeś? Budny, a co? Budny. Znam to nazwisko. Czytałem. Gazeta dzisiejsza? Tak. Budny. Będzie się... Jest. Agenci imperializmu przed sądem. Zawada, Szczęśniak, Budny. Boże! Fastyn, ty świnio, dlaczego nie czytasz gazety? Świnio? Jeżeli to jest ktoś z jego rodziny. Krawczuk! Stefan Budny. Tak, to jego syn, nie ulega wątpliwości. Trzeba go natychmiast wycofać. Niemożliwe, są już kilkaset metrów w to. Fastyn, wymyśl coś, przecież ty masz dobre pomysły. Ja jestem świnia, idę się upić. No... To zmieńcie coś, odwróćcie, no nie wiem, no! Skurwysynu, dokąd uciekasz? No wymyśl coś, no! Nie rycz. Nie rycz, nie jestem twoim urzędanem. Jesteś gorzej, jesteś zero, zupełne zero. Opiekowałem się tobą, chroniłem cię, ale teraz koniec. Uprzedzałem cię. Nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni. Dalej mnie będziesz chronił. Jesteśmy rodziną. I za dużo o tobie wiem. O czym ty mówisz? O twoim ojcu. Chyba, że nie masz nic przeciwko temu, żeby wszyscy się dowiedzieli, że był u Andersa. Mój ojciec nie żyje. Nie żyje! Mam pomysł. Zatrzymać jako zamachowca. Cholerny mięczak! Ty nigdy w życiu nie miałaś kobiety.
Oho, nawet uderzyć nie potrafisz. Wiesz, co my z takimi robiliśmy w wojsku? Myli sracę gołymi rękami. I ty też będziesz mył, bo jesteś mięczak. Cholerny mięczak. No biegnij! Biegnij, mięczak! Uwaga! Otrzymaliśmy informację sędziego pilota. Zawodnicy zbliżają się do hali ludowej. Sytuacja w czołówce bez zmian. Przygotujmy się do powitania zwycięzcy ostatniego etapu. Brawo, dziękuję, że wygrałeś. Brawo, Budny wygrał, on wygrał. No daj mi spokój, no puszczaj mnie. Coś ty zrobił, no coś ty zrobił. Miałeś wygrać, to ty miałeś wygrać, nie on. Durniu, załatwiłeś nas wszystkich. Czy ty rozumiesz, co zrobiłeś? Rozumiesz? Musiał wygrać, był lepszy. Lepszy, gówno lepszy. To jest spisek, od początku wiedziałeś, kto to jest Budny. Ja? Tak, ty. Zaplanowaliście to razem, żeby mnie zniszczyć. Nic ci nie jest? Nie, nic. Radek, udało się. Udało się. To prawda, Bieruta. Nie myślałem, nie wiedziałem, że chcesz mi pomóc. Widziałeś wcześniej? Z barania. Dziękuję ci. Motocykl jest twój. Ja i tak nie umiem jeździć. Dobra. Ty masz list? Mam. Ważne, żeby Bierut od razu przeczytał. Tak, dam zaraz na podium. Opowiem, że to bardzo ważne i pilne. Napisałeś wszystko jasno i prosto? Tak, tak jest. No czytaj. Szanowny panie prezydencie, jesteś dla nas ojcem narodu, a my czujemy się twoimi dziećmi i dlatego zwracamy się do ciebie z prośbą o ratunek i sprawiedliwość. Wierzymy w twoją dobroć i że tylko ty możesz zwrócić nam ojca. Jest on najlepszym i najuczciwszym człowiekiem na świecie i nie mógł popełnić przestępstwa. Zwolnię go. Na pewno go zwolnią. Przyszedł się trochę wyczytać. Musisz się dobrze prezentować. Ty, wszyscy już poszli. Juzio, naprawdę nie wygrałem tego biegu. Brąz, ale tak trzeba, no. Ja nie byłem pierwszy. Romek!